Artur, wracasz na ring 15 czerwca w Bydgoszczy, to już pewne jest? Raczej tak, no to pewne będzie jak stanę w ringu, raczej tak. Znając siebie, to już pewnie już masz tam listę życzeń, od Kliczki w dół zaczynając, z kim chciałbyś się zmierzyć? Jasne, no ale na razie nic nie mówię, bo trwają rozmowy, wszystko się okaże. Mam nadzieję, że to będzie ktoś dobry, ktoś, kto poda mi rundy przeboksowane, no i potem rewanż z Molo. No właśnie, szykujesz ten rewanż Molo, on w sierpniu, walka w czerwcu, czy uważasz, że rozsądny był teraz, gdyby to był taki bardzo mocny rywal w Bydgoszczy? Nie, no wiadomo, że nie. Molo to na pewno będzie teraz i on wie, jakie ma błędy, ja wiem, jakie on, także na pewno będziemy się bardzo, bardzo, ale to bardzo spiąć. Ja mówię, ja jestem od niego dużo lepszym pięściarzem, teraz będę musiał to udowodnić drugi raz i na to wychodzę i to chcę osiągnąć. A czy to będzie mocny rywal? Mam nadzieję, że będzie na tyle mocny, żeby przeboksować ze mną kilkanaście rund albo i cały dystans, żeby dać mi te rundy. Pewnie już zdążyłeś obejrzeć tę walkę z Molotą. Tak naprawdę boksowałeś dobrze, poza tym jednym momentem, kiedy się daje złapać i ta walka przez to wyglądała niekorzystnie. Może i tak, a może i dobrze, że się tak stało, bo przynajmniej więcej osób to zobaczyło i teraz będziemy mieć rozmowy z HBO, także cieszę się bardzo. Teraz wszystko idzie w dobrym kierunku, także bardzo się cieszę. Powiedz tak szczerze, jednak siedzi ci cały czas w tyle głowy walka z Krzysztofem Zinochem, który teraz czeka na walkę z Oliverem Okolem? No jasne, że tak, no ale to siedzi, no to na pewno się rozegra, to tylko teraz pytanie, czy koniec roku, czy początek. Z tego co wiem, Polsat chciałby to zrobić na wiosnę, nawet wypowiadał się Marian Kmidaszew Polsatu, więc na wiosnę szykuje się fajny pojedynek, byleby się Krzysiu gdzieś po drodze nie sparzył, nie? Żebyś ty się nie sparzył jeszcze? No ja się nie sparzę. Tak mi się wydaje. Będzie wszystko okej. Okay. Najważniejsze, żeby dać ludziom emocje. Kibice chcą tej walki, my chcemy tej walki. Na pewno będzie dobra wojna. Trochę uspokoił się na linii między wami? Nie, ja zawsze mam do niego takie zdanie, tylko jakoś po co mam to wyrażać wszem i wobec? Po co? Mam to w sobie, wyjdę, pokażę mu i wtedy udowodnię wszystkim, że Krzysztof Zimnoch to był tylko taki śmieszny kawał. A jak widzisz tę walkę z Krzysztofem Zimnochem z Oliverem McCallem? Wiecie co, no nie ma co się oszukiwać. McCall ma uderzenia, ale tak patrzyłem na niego, no nie jest, no nie, no kurde, ludzie, 48 lat, to nie jest Hopkins, tak? To jest waga ciężka, ja mówię. Chciałbym, żeby Oliver McCall chociaż w 30% był to Oliver McCall, który to był kiedyś, żeby mu dał, żeby zrobili dobrą walkę. No, tak szczerze nie mówię. Dla mnie to ta walka naprawdę nie ma jakiegoś znaczenia. To jest zawodnik starszy. Ja wam powiem tak, ludzie się podniecają. Jak ja bym dostał Olivera McCalla, to wszyscy by po mnie pojechali, że sobie wybrałem dziadka. Jak dostał go Krzysiek, to każdy zadowolony. No, to jest to, więc to już nie jest moja wina, nie moja polityka. Też chciałem Olivera McCalla, to Andrzej mówił, mój menadżer, po co ty chcesz tego, jak to stary dziadek pojadą po nas, ale już wcześniej, już jeszcze ja go miał z Wachem boksować. No ale co, no niech robią co chcą, niech robią swoje show. Ale czuję, że tak w sumie, nie wiem czy świadomie, czy jakoś tak się stało samoistnie, że jednak jesteś zawodnikiem bardzo znanym i ludzie oszukują tych walk z dużymi zawodnikami, może stąd takie komentarze, że gdyby McCall był dla ciebie, to byłby za słaby. No dokładnie, ale ja powiem tak, ja chcę boksować jak najlepszymi. Ja mówię, ja teraz mam taki pomysł, żeby właśnie stoczyć tą walkę z Zimnochem, tam ostatnio zakończyć w ogóle wchodzenie w stroju więziennym i wyjść jako nowy szpila. Ten sam oczywiście waleczny wszystko, ale w stroju Polski z orłem na plecach. Taki chcę sobie zrobić i nie strój jakiś więzienny, tylko normalnie szlafrok z godłem Polski. Wiadomo, chustę chcę mieć ze sobą, bo to jest taki element chuligański, jeszcze taki kurczę, taki jab cały prawdziwy. I po prostu chcę dawać ludziom show, dobre emocje i już mam nadzieję po walce z Krzyśkiem będę boksował już z tymi najlepszymi. Skąd taka przemiana? W twojej głowie czyta się ostatnio potop znowu? Nie, potop nie czytałem, ale siedzi mi to gdzieś głęboko w głowie. Przemiana, myślę, że to głównie trener jest tą osobą, która na mnie wpływa. Gdyby nie trener, to pewnie
pewnie nie byłoby tak dobrze, pewnie dalej byłyby emocje, wszystko. Teraz tak naprawdę przed walką z Molą nic, o niczym nie myślałem, tylko o Zimnochu, jakby to był nie wiadomo kto, a to zwykły zawodnik, który dostał swoją szansę od życia, nagle ktoś o nim usłyszał i niech póki jest czas, niech korzysta z tego, bo to się wszystko szybko skończy, ale powiem tak szczerze, że gdyby nie trener, to mówię, myślałem tylko o tym, że to Zimnoch, że to zamiast o Molo. I to na nic z tego. A teraz w ogóle Zimnoch to jest dla mnie Zimnoch. O. I mam swój cel, to będzie kolejna tylko przeszkoda, którą trzeba wyeliminować i tyle. Ale czujesz to, że do tej pory byłeś popularny nie tylko ze względu na osiągnięcia ringowe i teraz chcesz pokazać się jako sportowiec, tak? Dokładnie tak. Chcę przede wszystkim pokazać się jako Polak. W szerszej publiczności, żeby Polacy wiedzieli na przykład na emigracji w Polsce, że wychodzę, że jest ten orzeł na plecach, że to nie jest strój więzienny, bo naprawdę to też są jakaś odpowiedzialność, dzieci oglądają, młodzież, wszyscy szpila, nie chciałbym tylko, żeby mnie kojarzyli właśnie z dresem, z kimś tam, tylko właśnie z normalnym chłopakiem, aczkolwiek z zasadami, który zawsze będzie bezwzględnie na wszystko był z tymi chłopakami po drugiej stronie. Szokująca przemiana, to co opowiadasz? Babinicz. także szokująca. Nie, na pewno, tylko mówię, chcę zakończyć ostatnią walkę z Zimnochem, tym strojem, takim elementem chuligańskim.